Projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury. Pierwsze, proszę bardzo, panie przewodniczący. Paragraf pierwszy. Przewiduje się listę nadmiarową zgodnie z pożądanym zakresem budowy czy budowy miejscowej dla zakładów na rok 2013 zgodnie z załącznikiem do niniejszej ustawy. Paragraf drugi. Uchwała się w formie 5.5. Wynik głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uzasadnienie. Przyjęta lista nadmiarowa określa zadania projektu uchwały dla dzielnicy miastowej dzielnicy z zakresu budowy i przebudowy miejscowej dla zakładów na rok 2013. Załącznik. Punkt A oświetlenia kwota 300 tysięcy. Ulica Pieniecka. Realizacja według projektu. Ulica Pieniecka. Realizacja według projektu. Ulica Białowskiego i Kołaczkowskiego. Realizacja według projektu. Ulica Księdza Polackiego. Realizacja według projektu. Ulica Zakrzowiecka. Realizacja według projektu. Ulica Promowa. Realizacja według projektu. Ulica Wielogórska do Wierzchów. Ulica Podpińska do Wierzchów. Ulica Wlom. Projekt. Ulica Maćka z Bogdańca. Projekt. Ulica Przełowa, projekt, ulica Królówka, od skrzyżowania z ulicą Pączyka Mira. D. Projekty i koncepcje, 20 tysięcy, ulica Chmieleniec, numer 17, koncepcja i projekt ulicy. To wszystko. Dziękuję serdecznie. Otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Waldemar. Mam pytanie do ulicy Wyło. Ta ulica jest w części drogą prywatna. I jak ma to wyglądać z przewodowy? W ubiegłym roku ta droga była zadowolona, tak? Bo jest to tutaj prywatne. Nie jest się na szczerze. I muszę ją przewodować w tym prywatnym filmie. On jest zatrudniony jako projekt tej ulicy w czasie dalszego projektować. Projekt oświetlenia. Tak. Oświetlenie. Nie ma wcale jest w części prywatnej. Ale ja część. No, nie będziemy realizować. Ja że cały odcinek od ulicy Kolickiego do skrzyżowania z Pyrowym Pondorem Werską jest na terenie Skarbu Państwa pożyczeniu gminy miejskiej Kraków, która tym terenem zawiaduje. Stan faktyczny jest taki, że obecnie istniejąca droga, który tutaj kolega Waldemar mówi, faktycznie nie pokrywa się z terenem należącym do Skarbu Państwa. Droga jest przesunięta w niektórych miejscach o 2-3 metry od stanu faktycznie prawnego. I na podstawie tego prywatny właściciel sobie tą ową posesję miał prawo zagrozić i tak też uczynił. Natomiast na tym terenie, który nie leży, nie jest przesunięty, będziemy robić oświetlenie. A odcinek tam, gdzie jest teren prywatny, to będziemy jakąś nakładkę asfaltową czy coś takiego w jakiejś perspektywie czasowej. Oświetlenie mam ogólną tutaj 300 tysięcy. Mam w punkcie czwartym projekt, teraz realizacja projektu ulica Trockiego. Tam według kosztorysu jest 54 tysiące. Czy jest jakieś mniej więcej, ja mam pytanie, ile na tą ulicę pójdzie? Bo wszystkie ulicy są 4 domy? Jeżeli chodzi o projekty, to jest tak przygotowane, że wykonujemy projekty, znaczy realizujemy wykonawcą tego projektu, czyli samą ulicę, to co zostało zaprojektowane, zostanie zrealizowane w tym roku. Całą ulicę. Czyli tak mówiąc, mamy 300 tysięcy. Do przetargu, który będzie, może 80% może być kwoty, czyli to jest 240 tysięcy. Zostaje nam 60 tysięcy, czyli te ulice, jak Białoruska, Brodyska i te wszystkie tutaj związane projekty, to myślimy, że zostanie umieścić w kwocie, a po przetargu prawdopodobnie ta kwota będzie mniejsza, bo co roku jest ta kwota mniejsza niż my dajemy na. Jakby to jest wstępna, kosztorysy wstępne są dużo większe niż powiedzieć, później wykonać to po przetargu. No, przykładowo ulica Promowa, która tego roku została zrealizowana. W tej chwili według wyceny z gminy jest 34 tysiące, a jak pamiętam, cośmy w tym roku było, to było 15 tysięcy pieniędzy. Tak było możliwe wykonanie. Nie została ona zrobiona tylko dlatego, że z chwili nie zgodził się, chociażby napisali taki protokół, że będziemy tą kwotę ciężary, które sobie zaliczyło regionalny zarząd meliorancji wodnej,
żeby płacić dzierżawę, zostawili słupów. Myśmy w tej chwili dzielnicy wysłali takie pismo z prośbą o odstąpienie i czekamy, bo jeżeli okaże się, że na przykład dotyczy to ulicy Promowej, tak? Jeżeli okaże się, że prosimy o zgodę i spotkanie. Jeżeli się zgodzą, to będziemy spotkania po to, żeby po prostu jaki cel publiczny dla nie tylko mieszkańców tego regionu, ale dla gości, które odwiedzają to wszystkich ulicy, żeby jednak ten kawałek ulicy do Wału, bo to jest od ulicy Benedyktyńskiej do tego Wału, co się zaczyna. To, żeby było świetlone, bo w nocy tam szczególnie latem były różne rodzaju złamania do samochodu, jak się zdaje. I powiem jeszcze, jest śmieszne, że wszystkich się nie zgodził na oświetlenie tej ulicy, kiedy ja mam pismo z Kitu mówiące o tym, że oni z własnych środków w ramach, jak pamiętacie Państwo, moja propozycja otworzenia przeprawy domowej, oni z własnych środków właśnie zrobić oświetlenie na tym miejscu, które my po latach, jakieś 4 czy 5 lat zmierzy i zrobić nawierzchnię asfaltową. Ja mam poprawkę do tego projektu uchwały, mianowicie w załączniku do uchwały pod literą A dodaję punkt 13, osiedle Gminy Zacieszy, Gminy Zacieszy, dokumentacja etap drugi. Dziękuję. Ja mam tylko jedną uwagę, to gdzieś się ulica Paczka z Bogdańca, żeby do pisać sięgać. W czasie przepisywania, żeby do pisać. Ulica Paczka z Bogdańca jest sięgać. W którym miejscu? Punkt 10, ulica Paczka z Bogdańca, żeby sięgać. Sięgać. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Określone, czy jest możliwość wykonania tych ulic, czy nie, ale
jeżeli jest możliwość umieszczenia tego na liście, jeżeli pójdzie to na przetargi i okaże się, że te ulice są możliwe do realizacji, to będziemy mogli je, zrobić je projekty, a następnego roku realizować. To wszystko pamiętam. Dziękuję serdecznie. W takim razie poddam pod głosowanie pierwszą poprawkę złożoną przez radnego Macieja Wichierka. Panie Maciej, proszę to wystawić jeszcze raz. Załączniku do uchwały pod literą A dodaje się punkt 13, który się zamknie zacisza dokumentacja dla punktu. Dziękuję. Poprawka do tego, do tej proszę, kto z pań, pan radnych jest za przyjęciem tej poprawki, proszę podnieść się na tą część. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, trzynaście, czternaście. Dziękuję, kto jest za? Zero. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję bardzo. Poprawka została przyjęta i prosimy jeszcze raz przedstawienie wniosku o poprawkę numer 2. Poprawka numer 2 to jest w punkcie A oświetlenia ulic, pozycja 10, ulica Baczka Zbodańca, dopisać słowo księcia. Dziękuję bardzo. Zbodanie podsumowuje ten projekt. Tą poprawkę jeszcze Państwa za przyjęciem. Proszę co proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to zawsze. Pytanie ważne, jeszcze chcemy zabrać. Nie ma, więc zawsze poddam do głosowania. Projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami. Kto z panem radnym jest za przyjęciem tego projektu? Tak, jak to powiedzieliśmy. Kto się wstrzymał? Podjęło stosowną uchwałę i panie przewodniczący przechodzimy.